dzisiejszego dnia. O, już będą dołączać. Witam Was bardzo serdecznie. Powolutku się zbieramy. Przechodzimy z poczekalni do naszego pokoju czatowego. Kolejny webinar Mistrzów Kodowania przed nami. Tym razem trzeci webinar z serii Robotyka. I tu takie małe zaskoczenie, ponieważ zakładaliśmy, że będzie to webinar o systemie robotów. Natomiast w trakcie jakby organizacji webinarów troszeczkę te plany się zmieniły i nie będziemy pokazywać dzisiaj drewnianych robotów Low-Fi, natomiast spokojnie pokażę Wam kilka innych ciekawych rozwiązań. Temat przewodni dzisiejszego webinaru to klocki w edukacji. Z klockami zetknął się chyba każdy z nas w swoim życiu, czy to będąc małym berbeciem, układając jakieś drewniane klocki, czy ci, którzy mieli więcej szczęścia i są młodsi, na pewno mieli już w swoim domu Lego. I o tym też będzie dzisiaj mowa, bo jak być może zauważyliście, w prawym górnym rogu mojej prezentacji są klocki Lego. Ale nie samym Lego człowiek żyje, tak więc będzie dzisiaj troszeczkę o wszystkim. I zaczniemy sobie właśnie od klocków Lego. Już powoli wszyscy się witają, a ja nie będę dłużej zwlekał i przejdę do dalszej części naszej prezentacji. Wszyscy wiecie o tym, że Lego w edukacji siedzi od dawna i pierwsze roboty takie edukacyjne tak naprawdę były tworzone przez Lego. Lego Mindstorms wyszło praktycznie prawie 20 lat temu i od tych 20 lat to Lego gdzieś tam jest bardziej lub mniej w tej edukacji, również w Polsce. Bardzo dużo prywatnych firm i szkół opiera swoją edukację na Lego. W moim regionie nawet Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli opiera edukację robotyczną przede wszystkim na Lego Mindstormsach. I to jest taki sztampowy model Lego, który jakby od zawsze jest używany i wszystkim jest znany. I dlatego ja dzisiaj o Mindstormsach mówić nie będę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale oprócz Mindstormsów, Lego wypuścił jeszcze jedną serię klocków, które są używane przy robotach. I w robotyce są to Lego WeDo 2.0. Słyszeliście kiedyś o nich? Macie, używacie? WeDo to już druga edycja tak naprawdę, bo pierwsza edycja była typowa na kabelku. WeDo 2.0 ma to do siebie, że już łączy się przez Bluetooth. No i tak jak każde Lego, taki najpopularniejszy system znają chyba, no jak nie wszyscy, to na pewno spora część z Was o tych klockach Lego słyszała. Tutaj tak poglądowo mamy zdjęcie, to w takim zestawie się znajduje. Ja osobiście w domu Lego WeDo nie mam, natomiast pracuję na nich w szkole w Warszawie. I tam też sobie składamy z dzieciakami różne fajne rzeczy z tego WeDo. WeDo jest stosunkowo prostym systemem, jeżeli chodzi o samo WeDo i nie ma tylu zaawansowanych opcji co Mindstorms, natomiast spokojnie wystarcza do zabawy z takimi małymi dzieciaczkami już w klasie 1-3. Nie wymaga tyle wiedzy i precyzji i nie ma takich skomplikowanych konstrukcji jak Lego Mindstorms. Coś, od czego dobrze zacząć, pod warunkiem, że mamy na to rzeczywiście fundusze, bo tak jak Lucyna mówi, fajne, ale drogie, ale większość robotów niestety jest droga. Może droga to źle powiedziane, ale kosztuje swoje pieniążki. Widzę, że część z Was ma, więc tutaj o tym Lego tak długo też nie będę opowiadał, co mówić o czymś, co już znacie, ale warto wspomnieć. Mamy czujnik odległości, mamy jeden silnik, którym operujemy, jeżeli chodzi o różne konstrukcje Lego. Mamy całkiem nieźle obudowany pakiet Lego, jeżeli chodzi o aplikacje. Ja na przykład pracuję typowo z tabletami, więc to wszystko na tym tablecie jest fajnie pokazane. Mamy dokładnie instrukcję składania poszczególnych modeli. Fajnie jest to wszystko obudowane w cykl lekcji tematycznych, gdzie są lekcje powiązane a to z przyrodą, a to z fizyką i ogólnie takie fajne lekcje steamowe związane z tym Lego.
Programujemy to w aplikacji równie prosto. Wszystko polega na łączeniu ze sobą ikonek takich typowo zaprojektowanych jako infografiki. Dość łatwo się domyślić, co oznacza dana ikonka. Podłączamy po to jeszcze cyferki, żeby dać daną wartość ikonce i układamy tak jak na dole mojego slajdu, to w jednym ciągu. Znane przez większość z Was i przez dzieciaki taki stringowy, że tak powiem, ciąg, komend tutaj jest jak najbardziej do ogarnięcia. Wszystko jest pięknie zbudowane w aplikacji i opisane. Minus język angielski, choć to może być również plus, jeżeli chodzi o aplikację, bo przy okazji możemy nauczyć się wiedzy, nauczyć się języka, prawda, korzystając z takiej aplikacji. Dzieciaki lubią Lego, nie trzeba je za bardzo zachęcać tak naprawdę do takich zajęć i bardzo chętnie coś sobie z tego Lego potrafią budować. Przykładowe zdjęcia chociażby z moich zajęć zamieściłem w prezentacji, gdzie naprawdę reagowały z zaciekawieniem i pracowaliśmy w parach i tutaj w parach najpierw konstruowały, a później sobie tego programowały na różne sposoby. Fajnie w aplikacji jest także ułożone. Po zbudowaniu takiego modelu bazowego możemy zbudować z niego zawsze dwie różne konstrukcje sprawdzające daną jakąś tam albo czujnik, albo jakąś motorykę danego elementu. Tak więc tak wygląda sprawa z Lego. Ale dzisiaj postanowiłem Wam pokazać również alternatywy dla Lego i za chwilę do tego sobie przejdziemy. To akurat ostatni slajd, już filmu nie będę puszczał. To slajd pokazujący jedną z konstrukcji, most zwodzony, jedna chyba z bardziej udanych lekcji z Lego, które są dostarczone nam przez Lego Education. Dzieciakom również się podoba. No i oczywiście możemy sobie porozmawiać okazji dookoła tematu, chociażby o fizyce czy mechanice takiego mostu zwodzonego. To, co dzisiaj chciałbym Wam pokazać, ja się już tu przygotuję, to pewnego rodzaju, no konkurencja to może za dużo powiedziane, ale alternatywa dla Lego, ponieważ tak jak mówiłem, nie samym Lego człowiek żyje. Pokażę Wam dzisiaj klocki, które w Polsce jeszcze są mało znane. Natomiast powoli, powoli do tej Polski wchodzą i chciałbym Was przedstawić dzisiaj mojemu drugiemu prowadzącemu, który już tutaj się naszykował, mianowicie Reksiowi. Poznajcie, to jest Reksiu, który dzisiaj będzie mi towarzyszył. Reksiu, przywitaj się. Tak więc Reksiu potrafi wiele rzeczy. Tak naprawdę potrafi tańczyć chociażby i jest dość ciekawą alternatywą dla Lego. Czy ktoś spotkał się kiedyś z takim wynalazkiem? Powiedzcie mi. Z takim Reksiem, ale nie tylko, bo Reksiu tak naprawdę to tylko jedna z konstrukcji, które. Oj, Reksiu poleci zaraz. Jedna z wielu konstrukcji, jakie można zbudować. Zobaczcie, wygląda jak Lego. Ale to nie jest Lego. Co ciekawe, to jest taka nowość na polskim rynku. Klocki podobne do Lego, jednakże niekompatybilne z Lego, bo to jest ważne. One są tylko podobne i traktujące robotykę ciut inaczej niż Lego. Nazywają się Dzimu Robot. Dzimu Robot, tak jak mówiłem, alternatywa dla Lego, podchodzi do tematu inaczej. Dlaczego inaczej? Słuchajcie, przede wszystkim dlatego, iż w stosunku do Lego, które stawiało na czujniki, Dzimu Robot stawia na motory. Serwomotory, czyli takie silniki napędzające tego robota. Mój robot ma 5 serwomotorów. Jeden serwomotor jest na ogonie. Po dwa serwomotory są na nogach. Dzięki temu, zaraz spróbujemy zaprezentować coś, jak te serwomotory chodzą. No właśnie. Dzięki temu możemy
bardzo realistycznie oddawać dynamikę różnych zachowań, różnych elementów ciała, nie tylko ludzkiego, ale również różnych zwierząt i tak dalej. Tutaj mamy coś a la dinozaur i możemy się bawić. Razem z Jimu, czyli z takimi klockami, teraz pokażę pudełko, bo ono jest całkiem spore, notabene. To, co ja mam akurat, to jest taki zestaw Explorer. Dostajemy możliwość zbudowania 5 różnych robotów. Ja akurat przygotowałem dla Was dzisiaj dinozaura, bo dinozaura wybrał mój syn, tak, żeby zaprezentować, ale tak naprawdę możemy budować z niego dziecko, pingwina i tym podobne roboty. Kilka konstrukcji, które można zbudować, pokażę Wam teraz na slajdach. Rozpoznajcie tego gościa po lewej, bo mi tam kogoś przypomina. Była kiedyś taka bajka, co prawda chyba to nie jest dokładnie ten pan, ale bardzo mi przypomina Wall-E'ego. Można budować różnego rodzaju roboty, można budować coś w rodzaju też takich robotów czy dzieci, bo to takie w sumie jest jeden taki projekt, który nazywa się Baby, czyli dziecko. Być może to akurat tutaj Baby złożone. Słuchajcie, możemy także budować różnego rodzaju zwierzęta. Fokę, pingwina, nosorożca akurat tutaj mamy, czy chociażby konia. Zobaczcie, ile różnych serwomotorów, znaczy w sumie to są te same serwomotory, tylko oznaczone, użytych jest tak, żeby jak naj, jak najlepiej oddawać dynamikę tego ruchu, czyli ten nasz robot będzie skręcał swoimi stawami, tak, zmieniał kończyny i tak dalej. Agnieszka była na początku w slajdzie, jeszcze raz pokażę. Dziękuję. Taki wynalazek, taka alternatywa dla Lego. I tak jak Wam mówiłem, bardzo ciekawy system, jeżeli chodzi o łączenie klocków. Przypominają Technicsa, ale są od Technicsa mniejsze i no, minusem albo plusem jest to, że nie są kompatybilne. Natomiast bardzo ciekawe podejście, jeżeli chodzi o Jimu Robot, jest w sprawie programowania. Domyślnie mamy taką aplikację. Będzie troszeczkę przesłane, żeby się okno nie odbijało, które tak naprawdę możemy projektować nasze ruchy. Ja mam teraz akurat dodane akcje domyślne, ale możemy przypisać akcję również pod kontroler i samemu sobie stworzyć takiego pada sterującego, którego właśnie nacisnąłem. Którego. Możemy programować w taki prosty sposób, ustawiając serwomotory. To jest jeden ze sposobów programowania. Przestawiając tutaj na tych ikonkach, ustawiając taki serwomotor, przepuszczając tutaj, ustawiając odpowiedni jego kąt. O, mam nadzieję, że widać. Będziemy decydować, jak się ma odchylić dana część, dany serwomotor, dana kończyna tego robota. To jest jeden z takich prostszych sposobów programowania dla dzieciaków. Co za tym idzie? Nie muszą umieć czytać. Choć jednak, żeby złożyć tego robota, troszeczkę trzeba wiedzą się wykazać. Druga możliwość programowania tego robota to jest, słuchajcie, nagrywanie jego ruchów. Nagrywamy jego ruchy, sterując nim w aplikacji. Momencik, chcę wyjść. Tak jakby nagrywamy jego ruchy, poruszając nimi w naszej aplikacji, czyli przestawiając zależnie od tego, co mamy, różny serwomotor, tak, możemy nagrywać, a później odtwarzać dane ruchy robota. Dokładnie tutaj. Natomiast to, co nas interesuje, to oczywiście programowanie w języku. Języku, którym autorzy nazywają Scratch.
Czy to jest język skreczowy, to nie wiem, natomiast na pewno jest językiem bardzo podobnym. Pokażę Wam go teraz na slajdzie. Mamy również, tak jak w skreczu, kolorowe bloczki. Mamy różne klocki znane nam ze skrecza, ale mamy także nowe klocki, które pojawiają się tu predefiniowane. Bardziej niż skrecza przypomina mi to połączenie z blokli, chociaż typowo, zobaczcie, nawet warunki mamy bardzo skreczo podobne. W ten sposób tworzymy dany kod i nasz robot później, tak jak chociażby w Blockly czy w Juniorze, mamy przycisk uruchom, nasz kod jest uruchamiany. Co ciekawe, to, że aplikacja jest całkowicie po polsku. To bardzo ważne. Jeszcze ciekawsze jest to, że nie dostajemy instrukcji budowania papierowej, ale dostajemy instrukcję na tablecie. Teraz postaram się pokazać. Szybciutko tak przejść przez instrukcję. Dostajemy instrukcję na tablecie. Jest to instrukcja trójwymiarowa, gdzie mamy pokazane animacje, jak łączyć poszczególne bloczki. Możemy sobie to dowolnie obracać. Dostaję ostrzeżenia, co jak łączyć, typowe komendy, również po polsku. Powiem Wam szczerze, widziałem chociażby między innymi Lego, tak, i pracuję z Lego Widu, natomiast tak fajnej instrukcji budowania jak tutaj w Jimu jeszcze nie miałem okazji spotkać, tak więc warto się temu przyjrzeć. Tylko minus taki, trzeba mieć tablet, bo z papieru nie ma. Natomiast sam robot, tak jak mówię, główna jego zaleta to serwomotory, które potrafią się dowolnie wyginać w odpowiednich kątach. Łączyć je możemy na różne sposoby. Każdy z nich ma takie wypustki i taki serwomotor, ja zaraz pokażę samego serwomotora. Takich serwomotorów w najdroższym wariancie, który jest, jeżeli chodzi o te klocki Jimu dostępne w Polsce, jest aż 16. Wyobraźcie sobie, co można zrobić, posiadając 16 o takich cacuszek. Program, który pokazuje Magda, nazywa się Jimu, tak jak robot Jimu. Chyba nawet coś tam jest w nim dopisane, zaraz poczekaj, zerknę. Nie, po prostu Jimu. Tak jak klocki, jeszcze raz postaram się pokazać pudełko. A zobaczcie zresztą sami na filmie, jak wygląda takie Jimu. Welcome to the world of Jimu Robots from Ubitech, an interactive robotic building block system that lets you build, program, and then share your own robots with the Jimu community. Jimu Robot Kits come with everything you need to build your robot, including the free Jimu Robot app. The easy-to-follow animated instructions make assembly fun. Your robot's pieces simply snap together by hand. Should we make a walk? No tools required. Whoa! You can build any of the pre-designed models in the kit, or use the interchangeable parts to create your very own robot, and program it to do just about anything. Program custom movements, or select a series of pre-programmed actions, and watch your robot perform them. Akurat mamy, mieliśmy słonia, akurat składa się z 16 serwomotorów. Bardzo zaawansowana konstrukcja. Using the app, you can share your robot with the Jimu robot community, where other Jimu robot inventors around the world can view and be inspired by your robot. Jimu robot, make your imagination move.
Już, jeszcze raz. Głos zanik, już wiem, widzę. Dobra, jest ok. Słuchajcie, jeżeli szukacie alternatywy dla Lego, Jimu Robot to jest coś, czym warto się jakby zainteresować ze względu na dość ciekawe wejście do sprawy. Mnogość konstrukcji do zbudowania, szczególnie dzięki aplikacji, która pozwala na dzielenie się projektami, pozwala na wysyłanie swoich projektów i znajdziecie tam dość dużo użytkowników. Niestety nie w Polsce, ponieważ u nas jest stosunkowo młodym produktem. Jeżeli chodzi o koszta Lucyna, to zależnie od zestawu, który się posiada. Polecam wygooglowanie Jimu Robot i poszukanie sobie zestawów. Mój zestaw, który ja posiadam, kosztował połowę zestawu Lego Mindstorms. Więc za tą cenę naprawdę warto sobie rozważyć i tym bardziej, że dostajecie fajną aplikację ze świetną instrukcją składania, ze świetną obudową, jeżeli chodzi o to, jakie modele są przygotowane, funkcje społecznościowe i trzy różne sposoby programowania i naprawdę ten Scratcha-podobny język wygląda całkiem nieźle i całkiem obiecująco, a sama konstrukcja Jimu, który nam tu tańczy i ucieka spod ekranu, naprawdę, słuchajcie, potrafi. To jest przykład, jak potrafi na jednej nodze. Nie wiem jak was, ale mnie na pewno zadziwia, jak to jest konstruowane. No dobra. Temat poświęcony klockom, więc nie tylko Jimu dzisiaj będzie. Czas na kolejnego robota. Robot być może bardziej znany. Ukochany robot jednego pana, którego znam. On na pewno będzie wiedział, że to o nim. Robot Edison. Edison jest dość ciekawym robotem, który w naszej polskiej rzeczywistości może odnaleźć się szczególnie wśród gimnazjalistów. Dlaczego? Ponieważ chyba takim docelowym językiem programowania Edisona jest język, mogę się na pewno już wie, Python. Edison sam w sobie jest programowany na trzy sposoby. Ja takiego Edisona ze sobą mam. Zabrałem tu dzisiaj. Trochę dobudowany ten mój Edison. Więc Edison jest programowany na trzy sposoby. Można go programować za pomocą kodów kreskowych, tak, nie pomyliłem się. Kody kreskowe, to jest dość ciekawe, przejeżdża czujnikiem po takim kodzie, sczytując ten kod, wykonuje daną czynność. Możemy programować go w takiej aplikacji, która nazywa się Edware. Edware pokazuje, jest taką aplikacją też Lego podobną, już pokażę tą aplikację, tutaj mamy screen z niej, gdzie za pomocą różnych infografik ustalamy, co w jakiej kolejności ten nasz Edison umie, czy powinien pokazać, tak, czy powinien zrobić. Ciekawą rzeczą jest to, że Edison jest kompatybilny z Lego, więc jeżeli macie jakieś Lego pozostałe w domu, ja mam dziecko, więc mam Lego, możecie sobie zbudować na przykład taki samochód policyjny. To jest konstrukcja mojego syna. Dzięki temu, że jest zabudowany, zaraz zobaczę, czy uda mi się to zdjąć, żeby nie popsuć. Za bardzo, o jest, udało się. Mamy tutaj płytkę sterującą razem z przyciskami, którymi uruchamiamy akcję, nagrywamy daną akcję, uruchamiamy, pauzujemy akcję. Co ciekawe, wszędzie mamy wypustki na podłączenie kolejnych klocków Lego. Nawet, nie wiem czy zejdzie, bo w tym modelu akurat koła dość ciężko siedzą. O, ale udało mi się. Nawet można własne koła podłączyć i zastosować. Więc baza, podstawa, podbudowanie robotów. Do niego dodana aplikacja. Jeżeli bawimy się w programowanie jeszcze wizualne, to jest taka dobra aplikacja Edware. Nie musimy nigdzie tego instalować, choć mamy opcję do zainstalowania, ale możemy równie dobrze taką aplikacją działać w przeglądarce online.
Natomiast co jest fajnego i co urzekło mnie tak naprawdę w Edisonie, poza tym, że może być programowany przez klocki Lego, to słuchajcie, to EdPy lub EdPy Online, czyli programowanie w języku Python. Język, który obowiązuje w gimnazjum i bardzo często jest używany w gimnazjum do nauki programowania. Tutaj możemy wykazać się znajomością Pythona i zrobić z tym Pythonem coś ciekawego, jeżeli chodzi o programowanie. Ma czujniki, potrafi podążać za linią, potrafi wydawać dźwięki, potrafi także rozpoznawać przeszkody. Tak więc całkiem sporo. Do tego odpowiedni kod napisany w EdPy i jest okazja do sprawdzenia umiejętności naszych uczniów, jeżeli chodzi o programowanie w Pythonie, czyli w języku, który używany jest bardzo często w gimnazjum. Oczywiście możemy sobie robić różne konstrukcje, nie tylko konstrukcje jeżdżące, tak jak chociażby tutaj mamy spychaczkę, zobaczcie, połączoną z klockami Lego Technics górnym i połączone dwa roboty. Górny Edison steruje naszą łyżką od spychacza, czy to koparki, a dolny jeździ. Obok mamy również konstrukcję, gdzie sterujemy tutaj pisakiem i możemy tworzyć jakieś rysunki. Tak więc nasz Edison jeździ po kartce i tworzy rysunki. Znowu dwa Edisony. Fajne jest to, można programować, łączyć te Edisony. Tak jak Małgosia pisze, cena stosunkowo jak za takiego Edisona niewielka. Polecam, warto się nim przyjrzeć. I tak jak mówiłem, łączą się z klockami Lego. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o roboty, tu jeszcze pokażę szybciutko te kody kreskowe, o których mówiłem. Mamy różne czynności. Edison po przejechaniu takiego kodu potrafi sobie wykonać daną czynność. Kody kreskowe. No, kody kreskowe są fajne. Mogłoby być jeszcze ich troszeczkę więcej. Wtedy na pewno dla młodszych dzieciaków byłaby możliwe zabawy. Co jest fajne, tak samo robot, którym w sumie mogą się bawić młodsi za pomocą kodów kreskowych Eduera, czy chociażby starsi w gimnazjum lub nawet w szkole średniej za pomocą Pythona. Notabene Python, język używany przez wielu programistów. Ale czas na kolejne klocki. Klocki dość nietypowe. I ciekawe, czy słyszeliście kiedyś w ogóle o takich klockach? Już pokazuję, co będzie kolejne. Little Bits. Ktoś z Was słyszał o takich klockach wcześniej? Taki zestaw również mam okazję posiadać w swoim i testować. I przygotowałem, zanim Wam o nich opowiem więcej, przygotowałem taką krótką konstrukcję. Są fajne elementy do właśnie nauki STEAM. I pozwólcie tylko, muszę włączyć swoją budowlę i zaraz będziecie mieli okazję ją zobaczyć. Moja domowa chodząca reklama mistrzów kodowania, tak jeżeli ktoś by szukał kiedyś do tworzenia obrotowych reklam, to polecam się na przyszłość. Taki zestaw młodego elektronika to właśnie Little Bitsy. Tutaj mam oczywiście możliwość zmiany kierunku jeżdżenia mojej chodzącej reklamy mistrzów kodowania. Tak więc dawno, dawno temu były lutownice, były zestawy młodego technika. W dzisiejszych czasach technika poszła do przodu. No i dostajemy, no właśnie, co dostajemy? No dostajemy taką konstrukcję Little Bits. To, co mam ja u siebie, to zestaw Gizmos and Gadgets Volume 2, czyli jakby już druga edycja naszej takiej bitsowej konstrukcji. Zasada tych klocków jest stosunkowo prosta. Już sięgam, żeby Wam pokazać jeszcze kilka innych rzeczy. Nie potrzebujemy żadnej lutownicy, nie potrzebujemy do nich tak naprawdę nic. Ja rozwalę tą konstrukcję, żeby pokazać Wam coś innego. Wystarczy, że mamy właśnie takie sobie bity. Ja na szybko postaram się Wam coś z nich ułożyć.
na przykład na upalne dni spróbujemy zrobić sobie wiatraczek sterowany również elektronicznie. Więc mamy takie klocki. Takich bitów jest kilka, zależnie od zestawu. Te akurat można również sterować przez Bluetooth. Mamy baterię, czyli mamy źródło zasilania. Podpinam baterię pod kabelek. I teraz są trzy rodzaje klocków. Są klocki zasilające, sterujące i wyjściowe. Więc potrzebuję najpierw klocek dający sygnał zasilający, który ma przełącznik. Do niego podpinam i słuchajcie, żadnego lutowania, nic. Wystarczy, że zepnę taki klocek ze sobą. Działają jak magnes. Podpiąłem teraz slider, czyli suwak. No i będę chciał się schłodzić, więc co mi pozostaje podpiąć? Pozostaje mi podpiąć, a mój suwak się, pozostaje mi podpiąć wiatraczek. O, mam nadzieję, że to widać. Ten wiatraczek, może tak. Też moment. O, dobra. Na razie jeszcze bez slajdera. Tak, żeby mi załapał. Włączam zasilanie i mogę się chłodzić. Teraz. Wiatraczek działa cały czas. Chciałbym, żeby rzeczywiście to sterowanie tym wiatraczkiem było troszeczkę zmienne, więc dodaję sobie slider. Teraz, żeby było widać. O. Cały czas mam podłączone do prądu, natomiast mój slider jest w pozycji zerowej. Przesuwając slider, doprowadzę do kręcenia wiatraczka, pod warunkiem, że mi to wyjdzie. No nie. Eksperyment okazał się trafiony. Powiem wam, że nie zawsze z tym slajderem tutaj ten wiatraczek łapie, no to możemy zamiast wiatraczka spróbujemy podpiąć mikroserwo i ten wiatraczek zamiast wiatraczka może to mikroserwo nam tutaj zadziała. Rzeczywiście jest tak, że trzeba eksperymentować, ale mamy na szczęście dostępne. O, chyba jednak bateria okazuje się problemem. Bo mikroserwo też nam tak nie działa. No to dobra, pokażemy na barografię. O, to będzie bardziej może nawet niż wiatraczek wizualny. Mamy slider, sliderem uruchamiany po kolei. To taki tylko przykładowy zastosowanie. Tak naprawdę dostałem z zestawem całkiem bogatą książkę. Książkę, która przeprowadzi nas przez szereg lekcji związanych ze Steamem. Mamy pokazane fajnie obrazkowo, jak co układać. Mamy pytania dla dzieciaków, całe konspekty lekcji, w których poruszamy różne zagadnienia z mechaniki, z fizyki. Są fajne odniesienia do rzeczy, które już istnieją. Zobaczcie, kable, jeżeli chodzi o kable, rozmawiamy tutaj o prądzie, rozmawiamy o słuchawkach, rozmawiamy o tym, jak łączymy różne rzeczy, listwa zasilająca, robiąc różne projekty i montując dodatkowe elementy, jak chociażby tutaj ta konstrukcja, którą zrobiłem, mamy tu także odniesienia do robienia, do tego, jak co zrobić, mamy pomysły na kreatywne wykorzystanie tych biców. I w takim zestawie dostajemy naprawdę całkiem nieźle, a więc jeżeli chodzi o także takie gadżety, które możemy docinać. Czy to się da programować? Potencjometr tam był rzeczywiście. Programowanie tu akurat może niekoniecznie, bo one są wszystkie predefiniowane. Natomiast słuchajcie, nie samym programowaniem człowiek żyje,
Klocki to również składanie, tworzenie i kreatywne wykorzystanie tej wiedzy, więc możemy tutaj użyć naszej wiedzy inżynierskiej i tworzyć jakieś konstrukcje, a później podłączamy to wszystko pod tablet lub telefon i tym tabletem lub telefonem już przejmujemy panel dowodzenia tutaj i możemy różnymi konstrukcjami sterować dzięki użyciu modułu Bluetooth. Jeżeli nie mamy Bluetooth, to możemy się bawić całkowicie bez tabletu i to jest fajne, bo nie zawsze mamy tablety czy komputery w szkole, ale mając taki zestaw można coś kreatywnego naprawdę wymyśleć lub skorzystać z gotowych już podpowiedzi autorów. Ja wiem, że interesuje Was cena, ale ceny są różne zależnie od zestawu. Polecam wygooglowanie sobie LittleBits w internecie i tam też znajdziecie różne sposoby, różne zestawy i to, za ile można je kupić, to polecam zrobić samemu. A co można zrobić jeszcze z LittleBits? Zerknijmy sobie na filmik, gdzie no już nam nie będzie potrzebny. A, to był jeszcze filmik z Edisonem, ale to nie. Zerknijmy sobie na Bitsy. No właśnie w ten sposób możemy sobie założyć klub młodego modelarza i robić. Ja przy okazji już oswoiłem wiatraczek, tak więc wiatrak działa zależnie od tego, jaką pozycję na slajderze wybierzemy. Tak więc, jak widzieliście, tam była taka konstrukcja, gdzie można z pomocą tego wiatraczka zrobić takie urządzenie do puszczania baniek chociażby. LittleBits. Co dostajemy w zestawie? No właśnie. Takie bity, które pokazywałem Wam na samym początku, łączone magnesem. Do tego wszelakiego rodzaju możemy dostać kółka, różnego rodzaju elementy łączące i chociażby tak jak tutaj w naszej konstrukcji, którą tu troszeczkę rozmontowałem, taka specjalna płytka, do której te bity mają takie specjalne końcóweczki i tymi końcóweczkami możemy do tej płytki przyczepiać i one sobie w tej płytce będą spokojnie siedzieć, trochę jak Arduino. Zależnie od zestawu mamy różny rodzaj bitsów i różną ich wielkość. Tych zestawów jest sporo. Jest także zestaw typowo pod Arduino, między innymi. Każde dziecko może być wynalazcą w bardzo prosty sposób. Nie potrzebujemy żadnego lutowania, więc na pewno się dzieci nie poparzą. Używając tego typu klocków możemy dowolnie zastosować je chociażby w fizyce, tak? Czy na lekcjach techniki. Pobudzają nie tylko do myślenia, ale przede wszystkim do tak naprawdę kreatywnego spędzania czasu, do myślenia o jakichś takich zabawach, które będą odkrywcze, no i przede wszystkim do chociażby sprawdzania, jak działają różne rzeczy, no bo na przykład jak działa chociażby taki obrotowy baner, tak? Czy jak działa samochód, czy jak działa rakieta, śmigło i tak dalej. Tak więc, co dla mojego majsterkowicza, co możemy zrobić? No możemy zrobić sobie właśnie taki prąd kosmiczny, który będzie puszczał bańki, możemy sobie zrobić za pomocą oczywiście potencjometru też i tutaj bar grafu, taką rękę Ironmana, że będzie się prześwietlała, czy chociażby jakiegoś takiego potwora, który także będzie się obracał i wiele, wiele innych wynalazków. Co ciekawe, nie programujemy, tylko bardziej składamy, tak jak moduł technik. Jeżeli chodzi o programowanie,
to czas na kolejną rzecz związaną z programowaniem i coś, co naprawdę mnie bardzo zainteresowało. I jeżeli chodzi o zabawę testowane na moim synu 5-letnim, naprawdę się sprawdziło. Mianowicie, już odkładam bicy na bok, żeby się tu nie pogubiły. Mianowicie Osmo Coding. Słyszeliście wcześniej o Osmo Coding? To jest kolejna zabawka, niestety niedostępna na system Android, ale na tyle innowacyjna, że warta naśladowania, warta pokazania. Na pewno słyszeliście o Scottow. Polski produkt, który polega na tym, że układamy klocki z tektury, skanujemy je, one, każdy ma znacznik, skanujemy te klocki właśnie takim kamerą naszego tabletu, tak, i te wskaźniki są szczytywane, układany jest kod i pomagamy takiemu śmiesznemu kosmicie podróżować, wykonywać różne misje i tak dalej. Rewelacja. Miałem okazję posiadać w wypożyczeniu Scottiego przez jakiś czas i z dzieciakami naprawdę szaleliśmy, jeżeli chodzi o granie. Warto także się temu przyjrzeć. Natomiast ja pokażę wam coś, co być może nie jest tak szeroko znane. Nazywa się to właśnie Osmo Coding. Osmo Coding to przygody pewnego stworka o imieniu Obi. Naszym zadaniem będzie pomagać Obiemu, tak się nazywa ten stworek, mam nadzieję, że go dobrze wymawiam, wykonywać różne misje i wędrować po naszej trasie. I słuchajcie, jak to robimy? Przede wszystkim potrzebujemy aplikacji, którą znajdziemy dostępną na tablet. Niestety na Androida nie ma, natomiast znajdziemy aplikację na iPady. Ja już szukam tej aplikacji, tak żeby wam uruchomić i pokazać. Osmo Coding. Potrzebujemy teraz mieć zestaw Osmo, który składa się z takiej podstawki. Nic szczególnego w niej nie ma. Sprawia, że tablet stoi. Postawiona podstawka. Zobaczcie, sprawia, że tablet stoi. Natomiast kluczem do sukcesu jest drugi element. Taka nakładka na tablet z lusterkiem, czyli peryskopem. Dzięki nałożeniu tej nakładki na tablet, dokładnie w tym miejscu, które mam wskazane, będzie odbijany obraz pokazywany z tego, co jest przed nami. Ja tego osmego chwilowo odłożę, żeby pokazać wam, jak działa zasada tego lusterka. Popatrzcie, założę to na komputer. O właśnie. Dzięki temu, grając z daną grę, mogę układać przed ekranem mojego tabletu klocek. Klocek Play. Pomagając naszemu obiemu w ruchach, będę układał klocki ruchu. Pamiętacie? Klocki ruchu także były w Scottim Go. Tutaj taki klocek ruchu. Dokładam kolejny. Co ciekawe, położę drugi klocek ruchu. One łączą się na magnes, mają wypustki, a kierunek klocku zależy od tego, jak go przestawię. O, nacisnąłem sobie na klawiaturę, więc przestawiam sobie od razu prezentację. Mogę dowolnie je zmieniać, układać strzałeczki. To o ile pól mam się ruszyć, zadecyduję kolejny klocek. W ten sposób, wy widzicie to akurat do góry nogami, bo jest odbite w peryskopie, szczytywany jest nasz kod z klocków przez aplikację.
Zastanawiacie się być może, jak to jest z tym playem. Mianowicie, Locek Play nie posiada żadnej elektroniki, tylko po wciśnięciu nasza kamera widzi, jak takie zatyczki tutaj są wciskane i najprawdopodobniej na to reaguje. No ale wróćmy, zajmijmy to, wróćmy do przygód naszego obiego. Więc mamy sobie nasz obiego. Ja przysłonię troszeczkę okno, żeby się nie odbijało. I mamy pokazaną, jak zaprogramować się ruch, więc. Układamy klocek. Dokładamy start. I obi przeszedł. Jeżeli czynność, tak, mogę spróbować dołożyć cyferkę. Dołożyłem 3. Nie wiem, czy nasz obi się posłucha. Raz, dwa, trzy. Super. Obi lubi truskawki, tak więc zadaniem obiego oczywiście jest podróżować. Teraz obie musi pójść w dół. Co ja muszę zrobić? W klocku, który ułożyłem, muszę przełożyć strzałkę w dół. Zobaczmy, czy zadziała. Naciskam play. I coś odzwi... A, no tak, pokazuję. Zobaczcie, trochę zabrzodałem mu, bo tu nie mamy możliwości przejścia aż 3 pól, bo tych pól jest 2. W ten sposób nasz Ozi może sobie podróżować po krainie. Teraz wiem pójść w bok, więc zobaczcie, zmieniłem na bok, zamieniam klocek, daję 1. I obie wiem pójść. Nie chcę pójść. Obi nam chwilowo strajkuje. No dobra. Zostawmy go na boku. O, dobra. Tu kamera teraz nie mogła złapać. Złapała, jak wziąłem na bok. Tak więc nasz Obi ruszył się na sam bok. I tak oto podróżujemy Obim, zbieramy truskawy i za pomocą właśnie tych klocków możemy nim sterować. Typowa gra z wykorzystaniem dodatkowych elementów, tak jak chociażby tego typu klocki. Same klocki w sobie są plastikowe, podobnie jak w przypadku Scottiego. Podejrzewam, że sczytywane są chyba grafiki przez kamerkę. Ale Osmo Coding tak naprawdę i Osmo jako system to nie tylko gra, której pomagamy obiemu w jego przygodach. Bardzo spodobała mi się troszeczkę inna gra, której wcześniej nie widziałem, a nazywa się Tangram. Zaraz postaram się wam ją pokazać. Jeżeli mieliście do czynienia z kolorowankami mistrzów kodowania, gdzie kolorowaliśmy różne kratki za pomocą przygotowanego kodu, Osmo Tangram, powiem wam, się spodobać. Dostajemy specjalną, dedykowaną aplikację,
do tego i naszym zadaniem jest z takiego zestawu klocków układać różnego rodzaju obrazki, czyli takie kodowanie trochę klockami drewnianymi tego, co jest pokazane na ekranie. Tangram wchodzi w taki pakiet Osmo, który nazywa się Osmo Genius Kit. I teraz pokażę Wam, postaram się Wam pokazać, bo naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o takie nauki, zabawy logiczne i kodowanie najmłodszych, może Was bardzo zaciekawić, a przynajmniej mnie osobiście bardzo, ale to bardzo się spodobał. Nigdy nie robiłem tego od tyłu, mam nadzieję, że się uda. I będę to dobrze układał. To jest o tyle dobre, bo mamy do dyspozycji raptem raz, dwa, trzy, pięć, siedem klocków, brzmią jak drewno. No i zobaczcie. Słuchajcie, możemy układać różne rodzaju. Tu akurat mamy planszę ze zwierzątkami. Może coś prostego, albo nie. Jak myślicie, co spróbujemy ułożyć? Łabędzia? Zasada jest prosta, będę starał się pokazać. Mamy wzór, według którego musimy układać odpowiednio klocki, czyli takie troszeczkę kodowanie. Na samym początku podpowiadają nam, zobaczcie. Ja teraz staram się ułożyć tak, jak mam podpowiedź. Oczywiście później tych podpowiedzi nie ma, więc oddalę tak, żeby było widać. W momencie, jak udało mi się odpowiednio klocki ułożyć, klocki się wypełniają. No to patrzymy na kolejny. Przesuniemy, żeby nam się zmieściło. I słuchajcie, łabędź gotowy. Kodowanie za pomocą drewnianych klocków. Mam nadzieję, że to widać. Łabędź został ułożony, jeżeli chodzi o Tangrama. Mniej więcej na tym to polega. Gra, która jest bogata, jeżeli chodzi o kreatywność i logikę, a także układanie przestrzenne i kodowanie pomocą tego rzeczy i odwzorowywanie różnych kodów już do użycia w przedszkolu. Wiem na pewno, że niektórym przedszkolankom takie Osmo Coding by się podobało. Jeżeli mówimy o Osmo, to oprócz Tangramu do dyspozycji jeszcze, ja już chowam Tangrama szybciutko, dostajemy dodatkowe elementy, które również sprzyjają nauce programowania i kodowania i rozwijają takie rzeczy charakterystyczne dla programowania. Bo możemy dostać taki pakiet, słuchajcie, numbers. Numbers, czyli numerki.
Co czyta ułożone klocki? Tu jeszcze pytanie. No to dobra, wróćmy do tangrama. Ułożone klocki są czytane, Małgosiu, przez aplikację, za pomocą tego lusterka. Jest odpowiedni kod, schemat napisany i potrafi rozpoznawać najprawdopodobniej dane konstrukcje tak naprawdę. Tak jak w przypadku chociażby Scottiego, gdzie były kody rozpoznawane, tu jest taki kod napisany, że widzi to, co widzi kamerka, potrafi rozpoznawać linię. A co dołożone do tangramu, tak? To, tak jak mówiłem, aplikacja ma tak jest jakby nie wiem, skonstruowana, że kamerka cały czas monitoruje i układa to. Będzie to może bardziej widoczne, jak pokażę Wam taki inny program związany może nie bezpośrednio z programowaniem, ale bardzo przydatny, jeżeli chodzi o konstruowanie gier i tym podobnych. Ok? Ale słuchajcie, chciałem Wam pokazać, ponieważ oprócz programowania tam nie ma czytnika żadnego tak naprawdę. To jest, słuchajcie, to jest lusterko, a załatwia wszystko kamera w tablecie. Tak jak w przypadku Osmo, wystarczyło kamera w tablecie, tu akurat przednia jest wykorzystywana i ona załatwia całą sprawę. Więc na tyle jest to ciekawa konstrukcja i prosta. Nikt chyba wcześniej na to nie wpadł, żeby za pomocą kamery, tak jak chociażby Scotty był odkrywczy, za pomocą kamery szczytywać różne rzeczy. A ponieważ, słuchajcie, królową nauk jest matematyka. Matematyka nieodłącznie kojarzy się z programowaniem i to przynajmniej z czym ja się spotykam, ucząc programowania, to oczywiście jeżeli wchodzimy w takie części matematyczne, to możemy już na początku edukacji wczesnoszkolnej, mając Osmo i ten Osmo Coding, wspomóc się także Osmo Numbers. Tych Osmo jest troszeczkę więcej, ale Osmo Numbers to jest nauka numerków. I możemy, grając w takie gry, zaraz Wam pokażę, bo ja tu przygotowałem, o, level numer 2, grę. Zobaczcie, pomagamy rybkom, przynajmniej było tak w poprzednim levelu. Mamy rybkę uwięzioną tutaj. Zadanie jest takie, żeby rybka wpadła do wody, co oznacza, że musimy rozbijać baloniki. Kolejna zabawa logiczna, rozwijająca chociażby tabliczki dodawania. Dlaczego? Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Dlaczego? Ponieważ mamy cyfry duże, tak, liczby duże, na przykład dziesiątkę, a ostatnią kostką, jaką mamy dostępną, jest kostka 5, co oznacza, że dzieciaki uczą się dodawania. Żeby osiągnąć i rozbić bańkę numer 10, musimy położyć dwie piątki. 5 plus 5, 10. Ach, przepraszam, bo więc je mnożyłem. Rozłączone, dodajemy, złączone, mnożymy. Dyszka poszła, nasza rybka jest przy szóstce. Co, żeby zrobić szóstkę? Do 1 dodamy 5. Czysta matematyka dla takiego malucha. No tak. O! Nasza rybka została uratowana. I tak dalej bawimy się, słuchajcie, ucząc się podstaw takich równań matematycznych i nie tylko. Właśnie w Osmo Numbers. Dlaczego pomimo nieposiadania bezpośredniego związku z programowaniem jest to tak ważne? No chociażby dlatego, że matematyka i programowanie idą w parze. Na koniec mowy, że tak powiem, mojej prezentacji Osmo zostawiłem chyba chociaż ja nie jestem dobry w rysowaniu, ale najciekawszą rzecz, jeżeli chodzi o Osmo, potrzebuję do tego ołówka, kartki papieru, ewentualnie długopisu i światła.
Kartkę papieru już. Wziąłem długopis. Ładny, jeszcze wykładowania. Potrzebuję teraz jeszcze czegoś, co mi posłuży jako mój model. Może być chociażby Edison. Zasada jest prosta. Mając tablet i mając tą aplikację o nazwie, tu jest ona, o nazwie, jak się ta aplikacja nazywała, Masterpiece, czyli arcydzieło. Już aplikacja mi się uruchamia. Uczę się rysować. Oprócz programowania warto poznać technikę rysowania, żeby rysować sobie własne obrazki do programu. Ja postaram się narysować Edisona, którego skonstruowany jest wóz policyjny, więc mam tego Edisona. Biorę aplikację Masterpiece. Będę chciał narysować Edisona, więc potrzebuję zrobić mu zdjęcie. Robię mu zdjęcie. To jest zdjęcie mojego Edisona. Naciskam ołóweczek. To zdjęcie jest analizowane przez program i przerabiane. Wkładam Osmo. Nakładkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Postaram się sprawić tak, żeby było widać. Przestawiam tylko wszystkie zabawki. Zobaczcie, zgaszę światło, ale za pomocą tego tangramu, nie tangramu, tego Masterpiece, no nie wiem, czy widzicie w ogóle. Chyba jednak światło zapalone będzie lepsze. Obrysy linii tego przedmiotu rzucane są na kartkę papieru, którą mam widoczną tutaj. Ja cię jeszcze odsunę, żeby cię nie był widoczny. I zobaczcie, próbując, rysując po kartce, zaraz wyjdą mój brak talentów plastycznych. Mogę próbować odrysowywać było coś prostszego wybrać. Dany rysunek. Na kartce papieru. No oczywiście nie będę chwalił się moim rysunkiem, natomiast zobaczcie, że te linie, które narysowałem, są widoczne tu bardziej, a cały rzut mamy tutaj nałożony i nasz rysunek przechodzi na kartce. Dlaczego zdecydowałem się pokazać to? Ponieważ oprócz programowania oczywiście warto albo być samodzielnie grafikiem, albo mieć dobrego grafika. W przypadku Scratcha i programowania wizualnego nasze dzieciaki bardzo często tak naprawdę same tworzą własne grafiki, albo nie daj Boże używają grafik dostępnych w internecie i czasami tak jest, że używają grafik, do których licencji nie mamy. Natomiast zawsze możemy wziąć coś, co znamy i spróbować to przerysować. Być może istnieją inne aplikacje, kiedyś była kalka i się kalkowało, natomiast Osmo Masterpiece jest jedną z takich ciekawszych opcji do przerysowywania takich aplikacji. Tak więc
Kilka systemów, które pokazałem. Dzisiaj minęła już ponad godzinka, tak więc czas będzie na pytania, słuchajcie, i będę odpowiadał o co tylko chcecie, tak więc czy to związane z Jimem, który gdzieś tutaj nam odpoczywa, czy z Edisonem, Beatsami, czy chociażby Osmo Coding. Tak więc śmiało pytajcie. To może powiedzcie mi, co. A kiedy Lo-Fi Robot? Tak jest. Klocki w edukacji Lo-Fi Robotu nie ma, gdyż nie udało mi się dostać nam go na testy. Więc nie możemy mówić o czymś, czego nie używaliśmy. Tak więc temat zmieniony, rzeczywiście klocki, tak jak piszą mistrzowie kodowania. To powiedzcie może, co z tych rozwiązań najbardziej Wam pasuje, co najbardziej Wam się spodobało.